Dziś mamy dla Was dwa newsy prosto z Chin. Po pierwsze, zespół chińskich naukowców opublikował artykuł, w którym informują, że udało im się przekształcić próbki księżycowego regolitu w źródło paliwa rakietowego i tlenu, co jak sami twierdzą może być tak zwanym game changerem dla przyszłych planów rozwoju chińskiego programu kosmicznego. Z kolei drugim newsem będzie ukończenie budowy stacji kosmicznej Tiangong. W artykule opublikowanym przez chińskich naukowców w czasopiśmie naukowym National Science Review pokazali, że odkryli sposób na użycie księżycowego regolitu jako katalizatora w reakcji przekształcania dwutlenku węgla i wody w metan i tlen. Liczą na to, że w przyszłości będzie można wykorzystać tę technikę do produkowania na miejscu paliwa rakietowego potrzebnego do wykonywania lotów powrotnych na Ziemię. A to oczywiście od razu zmniejszy koszta takich eskapad, ponieważ paliwo będzie dostępne na miejscu, nie trzeba będzie go transportować z Ziemi na Księżyc. Warto dodać, że Chińczycy planują budowę stacji na powierzchni naszego satelity, tak więc możliwość wytworzenia paliwa na miejscu bez potrzeby zabierania go ze sobą z Ziemi byłaby ogromnym ułatwieniem przy planowaniu całego przedsięwzięcia. Skąd w ogóle Chińczycy mają próbki księżycowej gleby? Oczywiście dzięki sondzie Chang'e-5, która wystartowała 23 listopada 2020 roku z centrum startowego Wenchang na pokładzie rakiety nośnej Długi Marsz 5. Lądowanie nastąpiło 1 grudnia, a odbyło się w okolicach szczytu masywu wulkanicznego Mons Rümker na Oceanus Procellarum, gdzie możliwe, że jeszcze 1,2 miliarda lat temu występowało zjawisko wulkanizmu. Chang'e-5 to pierwsza misja od czasów radzieckiej Luny 24 z roku 1976, w ramach której na Ziemię zostały dostarczone próbki księżycowego gruntu. Na wyposażeniu lądownika znalazło się specjalne wiertło i ramię służące do zbierania próbek. Już następnego dnia po wylądowaniu Chang'e-5 zebrał dwa rodzaje próbek. Najpierw było to około 500 gramów z odwiertu o głębokości 2 metrów, a później dodatkowe 1,5 kg próbek z powierzchni. Zebrany drogocenny materiał został następnie umieszczony w specjalnym, szczelnym pojemniku, zaprojektowanym tak, aby nie został w żaden sposób zanieczyszczony w trakcie powrotu na Ziemię. Chang'e-5 nie zagościł na powierzchni Księżyca zbyt długo, bo już 3 grudnia wyruszył w drogę powrotną. 5 grudnia moduł wznoszący połączył się na orbicie wokół księżycowej z modułem serwisowym sondy, a próbki zostały przeniesione do kapsuły powrotnej. Czyli trochę mechanizm taki sam jak w przypadku programu Apollo, gdzie ten moduł wznoszenia z astronautami na pokładzie łączył się z modułem serwisowym na orbicie i potem po przejściu astronautów na pokład modułu serwisowego ten moduł wznoszenia był odrzucany i reszta wracała na powierzchnię Ziemi. Ale wróćmy do chińskiej technologii. Chang'e-5 to dopiero początek. Chiński plan podboju Księżyca sięga znacznie dalej niż pobranie próbek. W przyszłości w ramach programu Chang'e Chiny chcą wysłać kolejną misję powrotną na Księżyc około roku 2024. W ramach misji Chang'e 6 chcą pozyskać próbki regolitu z południowego bieguna Księżyca. Podobny charakter ma mieć misja Chang'e 7. Nowością w tym przypadku ma być dodatkowa sonda latająca nisko nad powierzchnią Księżyca. Coś w rodzaju drona, z tym, że no nie może być to oczywiście dron w typie tych, jakich używamy tu na Ziemi, bo ze względu na brak atmosfery po prostu by tam nie zadziałał. Będzie to prawdopodobnie coś podobnego masą do należącego do NASA drona Ingenuity, ale wyposażonego nie w śmigła, tylko w jakieś silniczki, które wypuszczając gaz będą mogły sterować całą konstrukcją. Jeszcze ciekawiej wyglądać może misja Chang'e 8, ostatnia, na temat której wiemy cokolwiek. Chińczycy jak z reguły nie są zbyt wylewni i skłonni do dzielenia się swoimi planami, ale podobno Chang'e 8 ma zawierać urządzenie umożliwiające drukowanie na Księżycu jakiejś bazy badawczej, konstruowanej z zastanych na miejscu materiałów. Oczywiście Chińczycy chcą też posłać na Księżyc misję załogową, ale jeśli wierzyć dziś dostępnym planom, nie będą oni jak Armstrong i Aldrin gnieść się w ciasnej kabinie lądownika. Zamiast tego zamieszkają właśnie w tej wcześniej wydrukowanej, gotowej na ich przybycie bazie. Ale kiedy ma to nastąpić? Przygotowana dla ludzi baza księżycowa, zdaniem szefa Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej, ma być gotowa około roku 2030. Jak twierdzi główny autor badań, wykorzystanie zasobów gleby księżycowej na miejscu w celu uzyskania pozaziemskiej produkcji paliwa i tlenu jest niezbędne do przeprowadzania misji eksploatacyjnych Księżyca. Biorąc pod uwagę, że zasoby ludzkie w takim miejscu są ograniczone, zaproponowaliśmy zastosowanie systemu robotów do wykonania całej konfiguracji systemu elektrokatalizacji katalitycznej konwersji tego właśnie dwutlenku węgla w metan i tlen. Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości Chińczycy mogą mieć znacznie lepszą szansę na przeprowadzenie dłuższych eksploracji powierzchni Księżyca,
surowca, w tym wybudowanie i utrzymanie tam stałej bazy, a sam proces produkowania paliwa będzie odbywał się bez udziału astronautów. Plan jest więc taki, że gdy już pierwsi Chińczycy wylądują na Srebrnym Globie, zbiorniki pełne paliwa rakietowego i gotowa stacja będą już na nich czekać. Nic tylko się wprowadzać. Jednak zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w rzeczywistości. Do roku 2030 pozostało tak naprawdę już niewiele czasu, w szczególności jeśli myślimy o tak skomplikowanych misjach jak załogowe loty na Księżyc, budowa stacji przez drukarki 3D, czy system pozyskiwania paliwa rakietowego przez system zbudowany przy użyciu robotów. Na razie są to tylko koncepcje i do ich realizacji jeszcze długa droga. Chociaż patrząc na tempo rozwoju chińskiego programu kosmicznego, to odnoszę wrażenie, że wszystko jest tutaj możliwe. Jako przykład niech posłuży tutaj rozwój ich niebiańskiego pałacu, czyli stacji kosmicznej Tiangong, która zaledwie kilka dni temu została ukończona. Jej budowa przebiegła wręcz ekspresowo. Pierwsza część stacji została wysłana na orbitę zaledwie półtora roku temu, 29 kwietnia 2021 roku. Chiny wykonały już w jej kierunku 9 misji. Pierwszy moduł, czyli Tianhe, co oznacza niebiańską harmonię, to główny element całej stacji. Posiada systemy podtrzymywania życia, systemy sterowania, nawigacji czy zasilania. Składa się z trzech części: węzła cumowniczego, niehermetyzowanego modułu serwisowego oraz części mieszkalnej, pozwalającej na zakwaterowanie jednocześnie trzech członków załogi. Znajdują się tam kwatery, kuchnia, toaleta, a także systemy łączności. Następnie wraz z kolejnymi misjami do stacji dołączane były kolejne elementy. Ostatnio 24 lipca do stacji dołączył pierwszy z dwóch modułów laboratoryjnych, Wentian. A teraz 31 października dołączył ostatni element całej układanki, drugi moduł laboratoryjny Mengtian, czyli niebiański sen. Podobnie jak Wentian, został wystrzelony na pokładzie rakiety Długi Marsz 5B, której szczątki, tak jak poprzednim razem, spadną gdzieś w losowym miejscu na Ziemi. Niestety Chińczycy w dalszym ciągu nie przejmują się szczątkami swoich rakiet nośnych. Moduł Mengtian waży około 23 tony, ma niecałe 18 metrów długości i średnicę 4 metrów i 20 centymetrów. Moduł ma zapewnić dodatkowe miejsce na eksperymenty naukowe w stanie nieważkości. Masa całej stacji to około 66 ton. Jest więc dużo mniejsza i lżejsza niż ISS, której masa wynosi ponad 460 ton. Obecnie na pokładzie Tiangong przebywa trójka tajkonautów, którzy są tam od początku czerwca. Tajkonauci to tacy chińscy astronauci, taka po prostu nazwa. Teraz ich zadaniem będzie montaż i konfiguracja nowego modułu, a następnie już w grudniu zastąpi ich całkowicie nowa załoga. Według informacji podanych przez chińską agencję kosmiczną, stacja będzie działać przez kolejne 10 do 15 lat. Cieszymy się, że możemy dostarczać Wam tego typu newsy, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie naszych patronów, patronek wspierających i wspierających. Właściwie tutaj brzmi to tak samo. Jak można zostać patronem wspierającym? Wszystko znajdziecie w opisie tego filmu. Warto, bo dzięki temu Astrofaza staje się jeszcze lepszym, jeszcze ciekawszym miejscem. A ja się z Wami już żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!